Proszę Państwa, połączymy się teraz z Brukselą. Będziemy rozmawiać z panem Bartoszem Lechem, który jest ekspertem w sprawach europejskich, a w szczególności w sprawach praw człowieka, doradza różnym instytucjom europejskim. Bartku, powiedz, jak w Europie widzi się to, co się dzieje w Polsce? Czy w ogóle ktoś zauważył, że w Polsce zostały wprowadzone dosyć drastyczne przepisy, dosyć drastyczne ograniczenia wolności i praw obywatelskich? W Polsce toczy się na ten temat bardzo ostra dyskusja. Czy to jest tak, że można rzeczywiście prawa obywatelskie ograniczać rozporządzeniem ministra zdrowia, podczas kiedy to są prawa zagwarantowane konstytucją? Czy politycy europejscy, politycy unijni zauważyli, że coś takiego się dzieje w Polsce i czy to jest jakoś komentowane? Znaczy jest komentowane w taki sposób, że dziś odbyło się posiedzenie specjalne Parlamentu Europejskiego i wielu eurodeputowanych wskazywało na problem zagrożenia wolności obywatelskich w całej Unii. Opublikowano nawet artykuł opinii View Observer w takim dużym portalu opinii w sprawach europejskich, gdzie eurodeputowani wskazują, że oprócz Węgier, gdzie to jest ewidentne, gdzie Viktor Orban próbuje nadużyć stanu nadzwyczajnego, aby zwiększyć swoją władzę i ograniczyć wolności obywatelskie, takie tendencje widać w niektórych krajach i Polska jest wymieniana jako jeden z tych krajów. Teraz jest pytanie, do jakiego stopnia wolności obywatelskie należy w takich przypadkach ograniczać. I prawda jest taka, że taką główną wolność, jak wolność zgromadzeń, zwłaszcza w kontekście politycznym, w którym obecnie żyjemy w Polsce, wprowadza się tylko czasowo i tylko pod kontrolą sądową. Tak, w przypadku takiego kryzysu sanitarnego i zdrowia publicznego, który mamy, pytanie jest, na ile sądy będą w stanie kontrolować tą władzę przy takich ograniczeniach. No, jakby nie da się uniknąć też konkluzji tutaj, że jesteśmy w trakcie kampanii wyborczej. No, jeżeli ograniczamy wolności obywatelskie podczas kampanii wyborczej, no to wybory ewidentnie nie mogą się odbyć. Więc to są takie główne pytania. Jeden z ciekawych komentarzy, które przeczytałem dzisiaj, było to, że do czasu, i to była taka sugestia, do czasu, kiedy nie wiemy więcej o wirusie oraz nie wiemy tak naprawdę, czy te środki zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby są skuteczne, te prawa nie powinny być dalej ograniczane. Znaczy, najpierw musimy przeczekać pewien moment, zobaczyć, z czym mamy do czynienia, dopóki zostaną wprowadzone kolejne obostrzenia. Ale przecież takie dosyć drastyczne środki wprowadziły również inne państwa europejskie. Jeżeli dobrze pamiętam, to zakaz zgromadzeń powyżej 3 osób, zakaz spotkań powyżej 3 osób wprowadziły Niemcy i Francja. Czy tam też jest taka dyskusja, na ile to jest zgodne z prawem, bądź nie? Czy te państwa też trafiły na tą listę państw obserwowanych pod kątem ewentualnego łamania praw człowieka? Jeszcze nie ma takiej listy państw. To się wszystko dzieje w trakcie, jak rozmawiamy. Nadal trwają obrady Parlamentu Europejskiego. Nie wiadomo, jakie będą konkluzje z dzisiejszego wideo połączenia szefów państw i rządów, ale już wiadomo, że przez przecieki medialne przechodzi informacja, że szefowie państw i rządów powoli chcą wskazać na powrót do normalności całego kontynentu, dlatego że jak gdyby to nie służy ekonomicznie, to jest jedna strona tego. Natomiast my w Polsce jesteśmy w zupełnie innym kontekście. Jesteśmy w kontekście, w którym wolności obywatelskie są ograniczane przy planowanych wyborach na 10 maja. No nie można mieć tego i tego, to znaczy nie można ograniczać praw i wolności obywatelskich, a jednocześnie organizować wyborów, dlatego że one istnieją tylko i wyłącznie w kontekście wolności i praw obywatelskich. No niedopuszczalna jest sytuacja, w której ktoś zwołuje wybory i oczekuje, że będzie prowadzona kampania wyborcza, po czym zakazuje spotkań powyżej 2 osób. To jest nie tylko nielogiczne, ale dalece niemoralne i na pewno jest nadużycie praw człowieka, za co Polska na pewno będzie pociągnięta do odpowiedzialności. Pytanie tylko, na ile rząd sobie zdaje z tego sprawę.
No ale no, właściwie sytuacja jest taka, że ze względu na przepisy jest tylko jeden kandydat, który może skutecznie prowadzić kampanię wyborczą, to jest urzędujący prezydent, prawda, bo jemu nie sposób ograniczyć jakiekolwiek prawa. Zwróciłbym też uwagę na ten wątek dotyczący kontroli sądowej wobec przepisów wprowadzanych naruszających dobro obywatelskie. No, w Polsce taka kontrola sądowa odbywa się przede wszystkim za pośrednictwem Trybunału Konstytucyjnego, co do którego chyba nikt nie ma wątpliwości, że przestał być obiektywnym Trybunałem, jest jakimś politycznym ciałem, które wykonuje polityczne dyspozycje. Ale znowu, wracając do tych państw europejskich, które też wprowadziły różne ograniczenia, rozumiem, że wnioski ze spotkań ważnych polityków europejskich są takie, żeby jednak wrócić do normalności. Ale chciałem zapytać, bo jakby popatrzeć na mapę wyborów, bo też niektóre polskie gazety drukują informacje, w jakich państwach były planowane wybory i co się dzieje. A czy mógłbyś jakś skomentować, bo ja powiedzmy nie śledziłem jeszcze, w jakim kraju te wybory zostały odwołane, a jeszcze nie, ale były różne, może nie tak ważne jak prezydenckie, ale są różne wybory municypalne, samorządowe, regionalne. Czy jak te państwa się zachowują? Czy jest taka raczej trend, że te wybory się odwołuje, czy jednak się podejmuje ryzyko wyborów w państwach Unii Europejskiej? Podejmuje się ryzyka. Prawie wszystkie z ostatnich danych, które widziałem, wybory zostały odwołane. Sztokholmski Instytut Demokracji i Wsparcia Wyborczego prowadzi taką statystykę. I ostatnią, którą widziałem, no to na świecie odwołano 16 zbliżających się wyborów. I należy się spodziewać, że inne także będą odwołane. Należy pamiętać, że wybory to jest wydarzenie publiczne. To jest wydarzenie, które ściąga w jedne miejsca miliony ludzi. No to jest nieprawdopodobne zagrożenie w tej chwili, a nie za bardzo dostępne są alternatywy. Jeśli chodzi o polski kontekst, no takie alternatywy jest też za późno. Znaczy, oczywiście można teoretyzować na temat głosowania zdalnego, ale prawda jest taka, że głosowania zdalne wprowadza się na lata przed dniem wyborów. To jest niemożliwe, aby wprowadzić to na 10 maja. Rzeczywiście prezydent Francji Emmanuel Macron zdecydował się, aby zorganizować pierwszą turę wyborów lokalnych i niestety nie tylko politycznie na tym stracił, ale także stracili na tym ludzie, dlatego że spadła frekwencja wyborcza, dlatego że ludzie po prostu nie chcieli wychodzić i narażać się na utratę zdrowia. No nie można doprowadzić do takiej, nie można doprowadzać do takich sytuacji, w których człowiek, wyborca czy wyborczyni stają przed wyborem, czy wybierają ich zdrowie, czy obowiązek obywatelski. No. A więc, czy jest jakoś w Brukseli komentowane to, że prezydent Putin odwołał referendum dotyczące swoich prerogatyw? Czy na przykład to jest uznane za ustęp prezydenta Putina wobec wątpliwości konstytucyjnych co do tego referendum, czy to jest komentowane jako no, porażka z koronawirusem? Nie sądzę, że ktokolwiek w Brukseli zwraca swoje oczy, szukając rozwiązań demokratycznych, na Moskwę. Natomiast to, co jest pewne, to to, że istnieje bardzo duża obawa na całym kontynencie, że różnego rodzaju tendencje antydemokratyczne będą się zwiększały. Tutaj bez dwóch zdań i Polska, i Węgry, obecne rządy, i Putin, i Kaczyński pokazali, że no, mają za nic pewne zasady demokratyczne i istnieje oczywiście obawa, czy nie wykorzystają tego na rzecz własnego interesu. Ale może to już zostawmy. Chciałem tylko jeszcze o jedną rzecz zapytać, bo w przeciwieństwie do mnie ty nie masz żadnej maseczki, prawda? Czy to znaczy, że nie ma takich przepisów obowiązujących, albo że rząd belgijski nie sugeruje obywatelom, że powinni stosować jakieś środki, czy to jest raczej przejaw twojego obywatelskiego nieposłuszeństwa w tej sprawie? Nie, no zdecydowanie nie. Jestem obecnie w domu, także nie wprowadzam zagrożenia dla nikogo innego, ale oczywiście jak wychodzę z domu, jak muszę wyjść po zakupy, to zakładam maseczkę. Zakładasz maseczkę. A ciekawe, jak większość mieszkańców Brukseli? Zdecydowanie, znaczy wiesz, no, muszę powiedzieć, że Bruksela nigdy nie była taka opustoszała. Zdaje się, że ostatni raz w taki smutny widok jak puste miasto pamiętam z okresu zamachów terrorystycznych 4 lata temu i ta atmosfera jest niestety podobna. To się dzieje w całej Europie. Znaczy to jest
pandemia ogłoszona przez Światową Organizację Zdrowia nie wygląda na to, żeby sytuacja miała się unormować w ciągu najbliższych 12 miesięcy, do momentu, kiedy wirus zostanie poważnie przebadany. No i teraz jest pytanie, w jaki sposób jesteśmy w stanie obronić nasze demokracje i obronić nasze wolności obywatelskie w takiej specjalnej sytuacji. No. I tutaj niestety należało liczyć na rozsądek rządu. Tylko pytanie, czy na ten rozsądek w Polsce możemy liczyć. A jeszcze chciałbym zapytać o takie zdarzenia, bo ciekawe jest, że właśnie prezydent Putin o tyle się nie troszczy o bezpieczeństwo własnych obywateli, że wysłał 8 brygad Wojskowej Służby Zdrowia do pomocy Włochom. Z kolei do Hiszpanii, z tego co słyszałem, już przyjechali, czy są w drodze lekarze, pielęgniarki i personel medyczny z Kuby. Czy myślisz, że tego rodzaju gesty będą miały skutek w przyszłości polityczny, że na przykład, no już się teraz dyskutuje, czy to jest możliwe, że Włochy ze względu na to, że dostały pomoc medyczną od Rosji, tam też podziewają się od Chin, z kolei Hiszpanii od Kuby, czy to będzie miało wpływ na politykę no, tych państw, na przykład wobec sankcji wobec Rosji, czy wobec jakichś relacji europejskich z Kubą, czy myślisz, że to będzie, czy to jest zauważalne w tej chwili, nie chcę powiedzieć ryzyko, czy to argument do przyszłej polityki zagranicznej Europy? Czy tutaj może to mieć wpływ, twoim zdaniem? Znaczy, wiesz, no to jest na dzisiaj to jest trudno przewidzieć. To, co wiadomo na pewno, to to, że państwa, które świadczą w tej chwili pomoc, tak jak wspomniałeś, czyli Chiny, czy na przykład Kuba, czy kilka brygad z Rosji, chociaż te kilka brygad z Rosji jest anegdotyczne w porównaniu z tym, co robią Chińczycy i należy oczywiście być za to im wdzięcznym. Ale no, pamiętajmy o tym, że te rządy działają w pewnych kontekstach, to znaczy u nich demokracja i ich opinia publiczna nie ma aż takiego wpływu na ich działania. To jest trochę inaczej niż w demokracjach, gdzie taki gest mógłby być widziany jako, nie wiem, to przesuwanie zasobów na rzecz obywateli innych państw. Tak? Z drugiej strony też musimy brać pod uwagę to, że Europa jest coraz mniejsza, tak? Jeśli chodzi o populację, jeśli chodzi o ekonomię. I teraz jest pytanie, na ile ten wirus to pogłębi. Tak? Interesującą analizą, którą widziałem niedawno, jest też to, że jednym z największych producentów materiałów medycznych są właśnie Chiny. No i teraz jest pytanie, jak to wpłynie na naszą ekonomię i na nasze układy międzynarodowe, handlowe. Oczywiście, że to wpłynie na politykę, tylko jest pytanie, w jaki sposób, czy będziemy w stanie nadal być niezależni. To, co jest jasne już teraz, to, że żadne państwo wewnątrz Unii Europejskiej nie jest sobie w stanie z tą sytuacją poradzić samo. Znaczy bez Unii nie będzie żadnej odpowiedzi. Jeżeli państwa członkowskie, jeżeli rządy krajowe nie będą w stanie dogadać się między sobą, no to sami niczego nie znaczymy. Jesteśmy już wszyscy za mali. Nie, no to jasne, że każde państwo samodzielne będzie co najwyżej petentem wobec Chin, Rosji czy Stanów Zjednoczonych, a Unia Europejska jeszcze ma jakąś, że tak powiem, siłę negocjacyjną. Czy po tym aktualnym posiedzeniu Parlamentu Europejskiego można się spodziewać, że może dojść do jakiejś ogólnej wykładni dotyczącej tego, na ile można poświęcić prawa człowieka w walce z koronawirusem, w walce z epidemią? Czy może się spodziewać jakichś instrukcji dla rządów państw, no bo być może jeszcze nie wiążących uchwał, prawda, czy dyrektyw, ale że jakieś instrukcje, żeby jednak pewnych granic nie przekraczać. Czy to jest twoim zdaniem możliwe, czy możemy oczekiwać tego rodzaju dokumentu? No na dziś obawiam się, że pełne skupienie jest na ekonomii, na ratowaniu jej. Niestety w takich czasach wolności obywatelskie schodzą na dalszy plan. Niesłusznie zresztą, bo wszyscy powinniśmy dbać o to, bo ekonomia też bez wolności obywatelskich nie będzie istnieć. To oczywiste, bez kreatywności wolnych ludzi, że tak powiem, rozwój się spowalnia oczywiście. No dobrze, bardzo ci dziękuję. Trochę mnie niepokoi, że nie masz maski, ale jak mówisz, że jak wychodzisz na dwór, to ją wkładasz
to się jednocześnie uspokajam. Bardzo Ci dziękuję. Myślę, że jeszcze będziemy parę razy rozmawiać, bo w trakcie tego kryzysu niewątpliwie będzie bardzo ciekawie jest słychać o tym, jak to widać ze stolicy Europy, no, którą jednak jest Bruksela. Będę przesyłał informacje, zobaczenia. Jak tylko je będę miał i dzięki wielkie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Thank you.